Cześć, w tym odcinku na No Hander cofamy się do 1933 roku. Pokażę Wam pięknego 8-cylindrowego Buicka z rzędowym silnikiem i pokażę Wam całą masę smaczków, w którą wyposażona jest ta piękna, klasyczna maszyna. Chodźcie zobaczyć. W sumie ja zamknąłem drzwi i na pierwszy rzut oka idą klamki. Zobaczcie, klamka wygląda jak klamka w domu. Otwiera się ją standardowo. Tutaj jest taki bolec, tak samo jak w drzwiach. Można zamknąć. Następnie to, co mnie mega jara, no to te koła szprychowe. Gumma bianka, jak to się mówi. Klasyczne szprychy, wąska opona. Takie opony w tej chwili są w motocyklach. Nawet bym ośmielił się powiedzieć, że w niektórych rowerach. Takich modnych, z szerokimi kołami. Masa chromu. Wtedy nie oszczędzano na takich rzeczach. Świetne tutaj takie trąbki od klaksonu, super to wygląda. Zobaczcie na przedni zderzak. Przedni zderzak to jest tylko taka chromowa listwa tutaj. I tu jest jakby taki resor, który miałby amortyzować ewentualne uderzenie. Więc to też fajne bardzo rozwiązanie. No i w ogóle sam wygląd tego samochodu. No musicie przyznać, że nie da się wyjechać tym samochodem na ulicę, żeby nie wzbudzić zainteresowania innych kierowców i pieszych. Nie czekajmy do końca odcinka. Pokażę Wam silnik. Zobaczcie, jak się w ogóle otwiera maskę. Maskę się otwiera od boku. No i tutaj naszym oczom ukazuje się no całkiem pokaźny silnik. Zobaczcie, ile tu jest kabli zapłonowych. 8 kabli, 8 cylindrów, tak jak mówiłem. Z przodu prosta chłodnica, praktycznie żadnej elektroniki. To jest wszystko czysta mechanika. Wtedy jeszcze samochody działały bez komputerów, bez podpinania się do OBD i tak dalej. Z tyłu mamy taką super kultową, mega mi się to podoba. Taką ławeczkę drewnianą, na której stoi kufer. W środku jest naprawdę dużo miejsca, ale jeżeli tego miejsca by komuś zabrakło, może bagaże wrzucić do kufra. Tutaj się chyba tankuje. Jest taki korek do wlewu paliwa, odkręcany. Patrzcie, jak wyglądają tylne lampy. Tutaj każda rzecz, jeszcze w tamtych czasach, to było takie trochę dzieło sztuki. To nie tylko spełnia swoją funkcję, ale ta lampa świetnie wygląda, zderzak świetnie wygląda, ta ławeczka, kufer. To wszystko wtedy było projektowane przez ludzi z pasją, a nie przez księgowych, którzy chcieli na wszystkim zaoszczędzić. Niestety już teraz takich samochodów nie ma, ale możemy podziwiać te, które zostały. No, słuchajcie, przechodzimy do środka, ale żeby wejść do środka, mamy tutaj taki gadżet z epoki, który oddaje ducha tego samochodu. Zobaczcie, mam taką czapeczkę i tak się dawniej jeździło. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda środek. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Kanapa taka sprężynowa, jak dawniej u babci. Tutaj fajne takie podłokietniki. Wszystko obszyte materiałem. Czuję się tutaj jak w takiej, nie wiem, jakiejś starej garderobie albo... No jest taki klimat, że wiecie, nie wystaje żaden element takiego metalu czy lakierowanego metalu, jak w nowych samochodach, tylko wszystko jest obłożone materiałem. Tutaj są rameczki takie drewniane w oknach. Wszystko jest z takimi przytłoczeniami, z jakimiś rzeźbieniami, więc naprawdę jest super. Zobaczcie, tutaj pod nogi jest taka beleczka. Tutaj się można było sobie oprzeć nogi. Tutaj jest taka do trzymania się, jak ktoś się bał, taka cykorłapka. Fajna rzecz. Zobaczcie, jaka lampka jest u góry. Też taka klimatyczna, z taką chromowaną obwódką. Klameczka od środka, zobaczcie. Do otwierania drzwi. Tutaj korbka do otwierania okna. Wszystko działa. Tu jest taka mała korbeczka jeszcze do otwierania tylnego okna. I się uchylało okienko. O, to małe okienko się tutaj nam otwiera. Zobaczcie, co się dzieje z przodu. Kierownica, taka jak dawniej była, dosyć cienka, trójramienna. Zegary klasyczne, analogowe. Ręczny, taki chromowany. No wszystko naprawdę w mega klimacie. Zobaczcie, jakie malutkie wycieraczki z przodu. Z góry, jakby wystające z dachu. Wiele one nie dawały w deszczu. To na pewno nie było to, co obecne wycieraczki. No ale super. Czuć taki klimat takiego krążownika, którym się wyjeżdżało. I dawniej takimi samochodami nie robiło się setek kilometrów, tak jak teraz.
tylko po prostu się wyjeżdżało i spędzało się miło czas w tym samochodzie, odwiedzało się znajomych. No to była świetna sprawa. To jest taki comeback do dawnych czasów, kiedy się wsiada do tego samochodu. Te siedzenia takie mega grube, mięciutkie, puchowe. Wsiada się na nich, jakby się zapadało w taki puchowy fotel. Patrzcie się. Wszystko jest mięciutkie. Jak już Wam pokazałem, jak fura wygląda, to może warto by się było przejechać. Poproszę właściciela, żeby nas zabrał na przejażdżkę. Ło, jestem mega ciekaw, jak się będzie podróżować. Czekaj, jeszcze zamknę drzwi. O, dobra. Podróż jest całkiem przyjemna. Nie ma pasu. Nie ma pasu. Nie trzeba w nim zapinać pasów? Nie, no bo jak nie było, no to... Nie wyprodukowali, no to nie ma. Okej, wow. Jak długo macie już go? Ten samochód mamy około roku czasu. Niestety kierownica jest mało precyzyjna. No i nie ma wspomagania. Nie ma wspomagania, trzeba użyć dużo siły. Wow, ale w ogóle tutaj widać taki ten nos długi. Maska jest naprawdę długa. Fajnie to wygląda. Co ciekawe, też nie mamy kierunków w tym samochodzie. Aha, o, no to jest coś nowego, faktycznie. Ale jest mięciutki, słuchajcie. Jak na takie nierówności tutaj wyjeżdżamy taką drogą szutrową, można powiedzieć, to mięciutko wybiera wszystkie nierówności. A jak z hamulcami w nim? Hamulce są bez słabe wspomagania na linki. Nie? Aha, okej. Okay. Na linki, czyli trzeba długo przewidywać przed tym, jak się zahamuje. No to jest dobrze powiedziane. Ale drążek zmiany biegów ma skok chyba 20 cm. To nie jest to, że kilka centymetrów, tak jak w nowych autach. No jeśli chodzi o kierowców poruszających się na drodze, trzeba na nich zwracać uwagę, bo nie są przyzwyczajone, że dokładnie. Ktoś może jechać bez kierunku. Nie? Dokładnie, dokładnie. Ale w razie jakiejś kontroli czy coś policyjnej, no to tak, wszystko jest legalnie, tak, no właśnie. Tak, wyszedł, tak było i... Nie to, że ktoś ci każe założyć nagle kierunkowskazy, nie? Nie. Ale on sobie naprawdę płynie. O, i potrafi przyspieszyć. Jak on sobie tak cyka ten silnik. Tak. Fajnie. Bardzo właśnie kultura pracy jest niezła. No zresztą 8 cylindrów w rzędzie, no to nie ma się co dziwić. Tutaj tankujecie normalne paliwo? 9,5? Tak, 9,5 i dolewamy tego ołowiu takiego. Aha, no jasne. A ile on mniej więcej pali? Pewnie dużo. Wiesz co, trochę pali. Wszystkiego pewnie nie spala i trochę według tej starej technologii ucieka do tłumika. Naprawdę nikt tego jeszcze nie mierzy. Okej. A tu jest taka kultura, że praktycznie bez dodawania gazu on rusza. Tak. Trochę się zdziwił, jak wrócę ja za kierownicą. Ale fajna sprawa. A małą podmiankę zrobiliśmy. Dobra, czyli co, gasimy na biegu, nie? Na biegu gasimy. Słuchajcie, jak widzieliście, właściciel jest odważny, dał mi się przejechać delikatnie, bo naprawdę samochód jest mega cackiem, w mega stanie, wszystko w oryginale. I mega się cieszę, że miałem okazję spróbować, poczuć jak się skręca, jak obsługuje się pedały i tak dalej. Fajna sprawa, wbijajcie na Nohender, no i napiszcie koniecznie w komentarzu, czy chcecie więcej takiej klasycznej motoryzacji, to jeszcze coś poszukamy.